Witajcie przyjaciele, witam w kolejnym odcinku jak prorok do proroka. Witaj Gatko, witaj Arturze. Cześć Basiu. Dzisiaj kolejny wywiad, kolejny niesamowity temat. Dzisiaj będziemy mówić na temat czarów i manipulacji. Artur, jak ja usłyszałam pierwszy raz o czarach i manipulacji, no to wydaje mi się, że miałam taką samą reakcję jak większość ludzi, chrześcijan, że ogólnie mówiąc, czar i manipulacje kojarzą nam się, no powiedzmy, z kartami tarota, z jakimiś, z działalnością, która jest demoniczna, a która w sumie nic z chrześcijaństwem nie ma wspólnego, że to jest taka ciemna strona mocy, jacyś tam są czarownice może w tym, są tam jakieś obrządki, Boże, ludowe czy coś takiego, no ale ja byłam sama, na samym początku, zaskoczona, że mówimy o czarach i manipulacji w kontekście chrześcijańskim. Czy mógłbyś, proszę, zdefiniować, dlaczego o tym mówimy i co to jest? Dlaczego mówimy? No, mówimy dlatego, bo to jest nieodłączna część duszy człowieka, która towarzyszy duszy człowieka od początku upadku człowieka na tej ziemi. Twierdzę obiektywnie, że każdy człowiek od urodzenia swojego posiada wrodzoną tendencję do tego, aby czarować, i manipulować. I za chwileczkę powiem, dlaczego jest taka różnica między tymi dwoma rzeczami, bo one często występują w konfiguracji razem. Ale dlaczego w związku z chrześcijaństwem? Ponieważ to, że mówimy to wielokrotnie już, kiedy człowiek spotyka Pana Jezusa i oddaje mu swoje życie, rodzi się na nowo z Ducha Świętego, tak, to nie rodzi się na nowo jego dusza, tylko rodzi się na nowo jego duch. Jego grzechy zostają mu przebaczone, ale stan tej duszy, czy też inaczej zwanej psychiką, jest cały czas taki sam, jeśli człowiek ten nie rozpocznie pracy nad tą duszą. W związku z tym mamy w obecnym kościele masę pokrzywień ludzkich dusz na poziomie czarów i manipulacji. Jest to taki sam element jak każdy inny, jak kłamstwo, złodziejstwo, plotkarstwo i nie trzeba jakby próbować tego gdzieś ustawić inaczej, bo jest to jeden z uczynków cielesności, czyli tego, co człowiek naturalnie prezentuje. I teraz, żebyśmy też mieli jasność, dlaczego mówimy czary i manipulacje, a w ogóle czary... Tak. To jest takie greckie słowo, które brzmi farmakeia. Ono od tego jest słowo w ogóle farmacja. I całe sprawy związane z lekarstwami, z leczeniem. Bo farmakeia to jest używanie różnego rodzaju elementów naturalnych i ponadnaturalnych w tym celu, żeby doprowadzić człowieka do postępowania takiego, jakiego sobie życzy czarownik. Tak. Manipulacja natomiast polega na wykorzystywaniu różnego rodzaju ułomności drugiego człowieka, również na rzecz tego, czego sobie życzy osoba manipulująca. Prawda? Jakiś może dam przykład, powiedzmy, jeżeli chodzi o czary w kościele, powiedzmy czary w kościele, tak. Jest jakiś tam, powiedzmy, przywódca, lider, ktoś, kto przewodzi jakiejś grupie chrześcijańskiej i on ma pewnego rodzaju zdanie jakieś w jakimś temacie. To zdanie, ono nie jest wprost proporcjonalne do prawdy Bożej. I teraz, ażeby on te zdanie przepchnął, używa Biblii. Taki czarodziejski gadżet. A masz przykład? Tak.
I na przykład człowiek taki mówi w ten sposób. Jak będą pieniądze, pierwsza taka rzecz, tak, o której Jezus zawsze dużo mówił o pieniądzach i to dobrze ludzie rozumieli. Lider ów, aby na przykład móc dostawać od ludzi więcej pieniędzy, ponieważ jak wiemy, no jakby żyje ten człowiek z tych pieniędzy, które mu tam ludzie dadzą, tak. Zaczyna stosować odpowiednie mechanizmy oparte na różnego rodzaju fragmentach Pisma Świętego. I na przykład ma człowieka, który ma jakieś tam problemy, i on na przykład mówi, wiesz, no problemy twoje najprawdopodobniej pochodzą z takiego źródła, którym jest chciwość. No i wiesz, gdybyś ty, chłopie, dawał więcej pieniędzy na ten kościół, no to twoje problemy by zniknęły, gdyż jest napisane, i tu zaczyna się w ogóle ten model czarów, gdyż jest napisane, kto skąpo daje, ten skąpo zbierze. Kto dobrze daje, ten dobrze bierze. Prawda? No i jakby daje. I ten człowiek jest zaczarowany teraz. U tego człowieka istnieje w głowie już taki model, że jemu się będzie w życiu polepszać, jeśli on będzie dawał więcej pieniędzy temu pastorowi czy też liderowi. Prawda? A z drugiej strony jakiś też przykład do manipulacji, że na przykład jest człowiek, który posiada wyższy poziom intelektualny, a drugi ma niższy poziom intelektualny. Tak. I teraz tutaj traktujemy ten niższy poziom intelektualny jako ułomność. No i teraz co się dzieje? Człowiek z wyższym poziomem intelektualnym wykorzystuje to, że tamten pewnych rzeczy nie rozumie, nie docierają do niego i tak dalej, i tworzy, prawda, środowisko na podstawie swojego intelektu takie, aby tamten człowiek wykonywał jego wolę. I teraz jak my spojrzymy w ogóle na lata wstecz, to jest w ogóle wszędzie, zawsze i w każdej społeczności, również w kościele. Wracając do tego, że nazwałeś to farmakia, te czary, to ja zawsze miałam takie wrażenie, szczególnie w Polsce, bo w Polsce tu się dużo używa takiego słowa, że jeżeli ktoś ma przepisane właśnie jakieś lekarstwo, to jest leczenie. I ja się zawsze zastanawiałam nad tym stwierdzeniem, bo najczęściej to nie jest leczenie, tylko to jest stłumienie symptomów. I chodzi mi o to, czy to nie jest tak też z czarami, że są jakieś symptomy. Na przykład symptom jest taki, że ktoś jest biedny i faktycznie potrzebuje jakiegoś wzrostu. I to jest tym symptomem, tak? I wtedy przyjmuje jakąś informację, która może tak na niego wpłynąć, że on łapie się tej informacji, żeby stłumić, powiedzmy, coś, jakieś pragnienie w nim. To chodzi o to... Czy to pragnienie to jest rzeczywiście to, że ktoś po prostu jest ma bardzo głębokie pragnienie na przykład finansowego sukcesu, niewymiarne pragnienie finansowego sukcesu i wtedy jego intencja jest taka, że intencja tej osoby, która mówi to, dawaj pieniądze na ten kościół, a będziesz błogosławiony i intencja tej osoby, która to odbiera, jest na to podatna, dlatego że ta osoba strasznie pragnie niewymiarowego sukcesu. Tak, bo czary potrzebują środowiska. Tak samo jak manipulacja potrzebuje środowiska, tak też czary potrzebują środowiska. I rzeczywiście nie każdy człowiek może zostać zaczarowany i nie każdy człowiek może zostać zmanipulowany. I tak. Oczywistą, i to jest bardzo dobra analogia, tak. że ten człowiek się tym leczy. Dlatego bardzo często mamy do czynienia ze związkami dusz między czarownikiem a osobą, która jest czarowana. Tak. Zresztą to bardzo często widać, że w pewnym sensie osoba czarowana, ona wręcz wyraża zgodę na to, aby być czarowaną, no bo czarownik to jest ten, który ją w pewnym sensie zaspokaja w jakiś sposób, prawda? Spójrzmy na przykład na prostą rzecz. Jest spowiedź w Kościele katolickim. Ja nie chcę powiedzieć, że sama spowiedź ona nie pochodzi z duchowej rzeczywistości, nie ma prawidłowego
jakby wzorca, wprawdzie nie jest ugruntowana. Tak. Natomiast chodzi o to, jak, na czym polega sytuacja. Jest ksiądz i jest ten człowiek, który się spowiada. Ksiądz siedzi w środku, przychodzi człowiek. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że ksiądz jest nienawrócony i człowiek jest nienawrócony. A może być tak, że jest ksiądz nawrócony i człowiek jest nawrócony, prawda? Ale generalnie jakby jeśli człowiek ten przychodzi tam po to, aby mu ulżyło, prawda? A ksiądz jakby używa pewnej metodologii, tak. Na przykład mówi, zmówisz teraz 6 zdrowasiek i będzie dobrze. Prawda? No to mamy do czynienia z ewidentnymi czarami. I to jest współpraca obydwu stron. Ten lider tak zwany, on proponuje jakąś tam rzecz, prawda? Mhm. A tamten tego chce, nie zagłębia się w żadne jakby w tą pokutę. No i mamy, te czary płyną. One od lat płyną sobie. No. Wiesz co, Basiu, zanim jeszcze jakby rozwiniemy ten temat dalej, to ja bym chciała podać taki klasyczny przykład, który kiedyś przytrafił się w naszej służbie. Mogę powiedzieć, że w ogóle czary zmieniają też taki kierunek organizacji duchowej w Kościele, nie? Że powiedzmy, że kierunek jak gdyby od góry jest przyjęty, że chcemy się rozwijać powiedzmy w temacie przebudzenia, ale kiedy mamy na przykład do czynienia z czarami, jak gdyby na przykład nie rozwijamy się na przykład w tym kierunku, tak? Kościół nie rośnie, ludzie się nie rozwijają, wręcz są ciągle jakieś w ogóle braki i tak dalej. Ja pamiętam, ja nie byłam w tym kościele z Arturem, ponieważ ja wtedy chyba bodajże to było, że ja urodziłam Sarę i Artur był z jednym z tutaj naszych przyjaciół z kościoła, ale to taki klasyczny przypadek, często go też tutaj dajesz, jak pewien kościół, który cierpiał z powodu różnych rzeczy. Był pastor, którego żona nie spała bodajże chyba wtedy 2 lata, tak, prawda? Tak. Tato jego, który był jakby poprzednim pastorem, zmarł chyba na zawał serca, jakoś tak. A wszystko tak naprawdę działo się za sprawą jakiejś tam, powiedzmy, kobiety, która uwalniała właśnie manipulacje w stosunku do tej pastorskiej rodziny. I to takie właśnie jest taki przykład też, bo dla tych ludzi na tamten czas rzeczy były nie do trzaśnięcia, prawda? Tak. Oni w ogóle absolutnie nie byli w stanie rozpoznać w ogóle tego problemu. Kobieta w ogóle, można powiedzieć, wstawiennik, kobieta modląca się i tak dalej, organizująca w kościele jakieś tam spotkania modlitewne i tak dalej, nawet chyba starsza zboru, starsza w ogóle kościoła i tak dalej. I Artur w ogóle tam przyjeżdża z Norbertem. Zaczyna się spotkanie. Generalnie Artur mówi o znakach, o cudach, o przebudzeniu w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle ta kobieta w ogóle występuje i krzyczy tam, że to jest w ogóle nieprawda i tak dalej. Proponuje Arturowi, żeby skorzystał z prawa gościa. Ona tam się chce w ogóle pomodlić i tak dalej. Na skutek, skracając, na skutek usługi Artura, modlitwy, Kościół jak gdyby się, że tak powiem, przestaje w tym momencie tam w ogóle funkcjonować. Za tą kobietą odchodzą jacyś tam ludzie. Pastor dostaje masę rzetelnych informacji i odpowiedzi, dlaczego tak naprawdę tutaj w waszym życiu tak się działa. No działo się dlatego, że daliście na przykład sobą manipulować. Tato twój w ogóle zmarł, wykończył się ze stresu na zawał w ogóle serca, twoja żona w ogóle nie śpi 2 lata, ty jesteś w ogóle u schyłku wyczerpania w ogóle nerwowego, kościół się nie rozwija, kościół w ogóle się nie powiększa, w ogóle chorują dzieci, to jest raz, w ogóle twoja, tak jak powiedziałam wcześniej, twoja żona nie śpi, no w ogóle jakaś masakra i wszystko za sprawą czarów. Też można powiedzieć, że wszystko za sprawą w ogóle czaru, czyli temat w ogóle gruby, nie? No tak, bo czary ściągają. Ja bym chciał, ja w ogóle bym chciał, żeby ludzie, którzy nas słuchają, pojęli pewną specyfikę duchową tego zagadnienia, bo to się wydaje takie dosyć błahe. No dobra, jest jakiś tam człowiek i jakiś tam człowiek, on wpływa negatywnie. Tylko teraz trzeba zrozumieć, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. Duchowa rzeczywistość oparta jest na prawdzie. To jest bardzo ważna informacja dla ludzi. Ludzie nie do końca to chyba pojmują, bo to jest, że dla ludzi prawda to jest taki enigmatyczny zestaw reguł i zasad. I że można to jakoś pominąć, nie? Ale
nawet nie twierdząc, że można pominąć, ale oni uważają, że jest to enigmatyczna struktura. Okay. A duchowe zjawiska są tak samo organiczne, jak fizyczne. Okay. Tak samo. Bo jest napisane w Piśmie Świętym, że jest ciało duchowe. Okay. Jest ciało duchowe. Aniołowie mają ciało duchowe. To jest mistyczne, ale jest to struktura, jakaś forma organiczna. Prawda? I teraz, jeżeli duchowa rzeczywistość jest, podstawą jest jej prawda, a tutaj zachodzi reakcja, w której na przykład taka osoba mająca autorytet, ona wprowadza kłamstwo na rzecz własnych jakby pożądliwości, to następuje zaburzenie struktury duchowej. Tam się dzieje coś takiego, jakby się otwierały takie demoniczne drzwi. Okay. I do tego środowiska, w którym są czary, zaczynają przychodzić demony, które tam w ogóle nie miały miejsca kiedyś. One tam nie miały prawa być. One tam nie mogły się znaleźć. Tak. A one jakby otrzymały takie wejście, tak jakby dzikim psom otworzył kratę i powiedział po prostu heja, wolni jesteście. I one przychodzą. I dlatego w wyniku czarów dzieją się tak dziwne rzeczy. One jakby nie są bezpośrednio związane z czarami, ale na przykład ludzie zaczynają ciągle chorować. Pojawiają się systematyczne kłopoty finansowe. I to nie jest bezpośrednio, wprost proporcjonalnie z czarami związane. Ale te czary uwalniane powodują otwieranie tych demonicznych w ogóle drzwi. I to jest w ogóle ogromny problem. Dlatego to jest jakby to się dzieje, a to dopiero otwiera potężną przestrzeń piekła. To nie jest takie ładne, że tak powiem. Takie łatwe. To jest przerażające. To jest przerażające, bo ja się, wiecie, ja się przyglądam temu na przestrzeni na przykład państwa. Coś wam pokażę. Państwa. Tak. Jest państwo, Polska, i ono ma rząd. Tak. I teraz zatrważającą rzeczą jest to, ponieważ w duchowej rzeczywistości wszystko jest zorganizowane hierarchicznie, czy nam się to podoba, czy nie. Anarchiści twierdzą, że to nie ma władzy, olewamy władzę. Każdy anarchista jest pod władzą. Okay. Bo wszystko jest pod władzą jakąś. Wszystko i każdy. Okay. I teraz tak, jest państwo, jest rząd. I teraz w Piśmie Świętym to jest tak napisane, że temu krajowi się będzie tak działo, jaki będzie król. I to nie chodzi tylko o decyzje stricte polityczne, gospodarcze, ale o to, jaki jest całokształt działania tej komórki rządzącej. I teraz na przykład komórka rządząca działa na poziomie czarów. Tak. I co się dzieje? Kraj cały zaczynają zalewać dziwne sytuacje. Ludzie w kraju nie wiedzą, dlaczego to się u nich dzieje na przykład. No tak. No jak to? Przecież to się nie powinno dziać u nas. Tak. No ale właśnie dlatego, że rząd jest manipulacyjny, że rząd kieruje, czaruje, prawda? No to państwo, całe państwo zaczyna odbierać, zaczyna być otworzone na demoniczny wpływ. Tak. I to jest przerażające. Czyli generalnie można powiedzieć, że w kościele głównym nośnikiem manipulacji i czarów, no niestety, ale mogą być sama góra, nie? Ale tak. Im wyżej zachodzi reakcja czarów i manipulacji w każdej hierarchii społecznej, tym jest więcej furtek demonicznych się otwiera. Czyli większy, silniejszy koncentrat. Tak, im niżej, tym ma to mniejsze znaczenie. Tak. Ja zawsze mówię, im niżej, na niższym poziomie władzy są czary i manipulacja, tym mniejsze demony przychodzą, bo tam zawsze przychodzą jakieś. Ale to małe przychodzi coś. A im wyżej, no to zaczynają być ogromne problemy. Ja jeszcze pociągnę tylko ten temat do końca, żeby dać do końca takie świadectwo. Tamten kościół się wtedy wtedy rozpadł. Ta kobieta odeszła z jakąś grupą ludźmi, tak, ale ten pastor jakby pociągnął kogoś tam za sobą. O co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że na skutek modlitwy i odseparowania zdrowych ludzi od czarownika
zupełnie zaczął się ten kościół inaczej rozwijać. Tak. Żona przestała nie spać, zaczęła normalnie w ogóle sypiać. A wiecie o co chodzi? No nie mamy do czynienia z tym, że ktoś nie spał 48 godzin, tylko kobieta nie spała 2 lata. No. Jak ona po prostu była bardzo chuda, wyczerpana, wycieńczona. Także odseparowanie w ogóle się od nośnika w ogóle czarów, natychmiast w ogóle w duchowej rzeczywistości, jak od razu też i w rzeczywistości fizycznej nastąpiła duża zmiana. Tam był synek, chłopiec, który miał bardzo poważną kontuzję kolana, taką, że lekarze powiedzieli, że on nie ma prawa chodzić, a jemu na jednym nabożeństwie, po tym odseparowaniu, Duch Święty uleczył kolano, natychmiast się wypełniło w ogóle tym płynem i tak dalej. Ale o co chodzi? Tak. Dlatego jest napisane w piśmie, to jest bardzo mocne, nie zostawisz czarownika przy życiu. Tak. Tam nie było, że ty wyrzucisz go na przykład z wioski, prawda? Tam było napisane, że musisz go zabić. I to jest w ogóle temat, jeśli a propos w ogóle kościoła, jak gdyby funkcjonowania w ogóle kościoła i tak dalej, to jest temat w ogóle dosyć trudny, bo często to jest rozprawienie się na przykład z kimś w kościele, kto, załóżmy, powiedzmy, na przykład przynosi jakieś duże pieniądze w ogóle do kościoła, albo inne w ogóle rzeczy. Albo jakieś inną formę. Inną formę czegoś. Dobra, a często jakiegoś, to może być, prawda? Powiedzmy, główny przywódca, to może być pastor, to może być jakiś główny lider. Dlatego to są takie rzeczy mocne. Ja jeszcze, Basiu, bym chciała powiedzieć taką rzecz, bo pan też, jak byłyśmy pierwszy raz w Afryce, prawda? To byliśmy też w takiej, byliśmy tam w kilka osób, byliśmy w takiej wiosce, gdzie właśnie był taki czarownik, który panował tam nad takim pastorem i tak dalej. I jak dotknęliśmy tematu właśnie czarów i tak dalej, to jakie tam wtedy też rzeczy powychodziły do wierzchu? Że masa dzieci była ślepych. Masa dzieci właśnie w tej wiosce była ślepa. Właśnie z powodu, powiedzmy tam, czarownika, który bo takie trzymał... przyszły demony. Tak. Tak, ja pamiętam nawet rozmowę z tymi ludźmi i pamiętam, podchodziliśmy na przykład do niektórych ludzi, bo była prośba o modlitwę. Tak. I oni naprawdę wyglądali w oczach, jakby byli za zasłoną. Tak. Takie coś było w nich. Obłęd w oczach, nie? Tak. Dobrze, wrócimy do takiego bardziej do bardziej szczególnego opisu, jeżeli chodzi o ten wpływ na przykład liderstwa na kościoły, ale chciałam jeszcze wrócić do takiego globalnego tematu, czy cały w ogóle system religii to nie jest, bo ja mam takie wrażenie, że jest droga z Bogiem i również jest coś, co można nazwać globalnie religią. Tak. I to mogą być różne religie. Dlaczego tyle mamy religii? Od jakichś tam, wiesz, od buddystów po Świadków Jehowy, po właśnie różne formy chrześcijaństwa, które nawet zaprzeczają ofierze i pozycji Jezusa Chrystusa. Więc chodzi mi o to, czy... I na przykład tak jak teraz patrzymy w Polsce, no to jest takie wielkie, powiedzmy, rozczarowanie religią. Tak, że ludzie już coraz mniej się interesują jakby chodzeniem do kościoła, coraz to ma niższy status, nawet coraz mniej ludzi idzie na przykład na księdza, no dlatego, że to już nie ma takiego prestiżu społecznego i w sumie nikomu się tam już za bardzo nie chce wchodzić na jakąś taką drogę pewnego rodzaju wyrzeczenia się. I chodzi mi o to, czy religia globalnie to jest forma bałwochwalstwa i pójścia swoją drogą, nie Bożą drogą? Tak, bo religia, taką rzecz powiedziałaś ważną, ja ją dokładnie tak samo widzę w duchu, że jest chrześcijaństwo i to taka nić, która ciągnie się od początku, a powiem więcej, jakbym poszedł jeszcze dalej i powiedziałbym, że chrystusowość, która się ciągnie od początku wszechświata, wtedy kiedy człowiek powstał, tam ta chrystusowość się ciągnie, a tuż obok jest drugi nurt, jakby druga droga, jezdnia, autostrada, którą jest religia. Tak. I teraz, to też jest od początku, bo tutaj widzimy Kaina i Abla, prawda? I widzimy Abla, który jakby jest człowiekiem, nazwę to chrystusowym, ponieważ on jakby w prostej linii szuka tej relacji z Bogiem. I on tutaj jakby tego Boga szuka, prawda? No i widzimy Kaina, który chce Boga co? Przekupić. I to jest numer, bo ja mówię, to pierwszy czarownik to Kain, bo w ogóle on Boga chciał zaczarować. On Boga chciał zaczarować, że tutaj dam byle co, ale przejdzie, prawda? Ja swoje ugram, będą wszyscy zadowoleni. Na swoich warunkach. Tak, i teraz religia, która od tysięcy lat
teraz nieważne jaka, ale, ale jest ta, ten, ja chciałem, żeby to duchowo zobaczyć. Tak. Ta, ta autostrada religii, to ona jest czarodziejska. Tak. Ona jest czarodziejska i nieważne jaka to jest religia, prawda? Tak. Nawet czy to będzie właśnie, czy buddyzm, czy katolicyzm, czy to będzie protestantyzm, to jest nieważne. Tak. Ważne natomiast, że jest to zastępstwo, bo tak, rzeczywiście czary, ponieważ one nie są, bo manipulacja zasadniczo, mhm, ona jest, to się dzieje na poziomie naturalnym jedynie, mhm, manipulacja. Tak. Czary natomiast stosują metody duchowe również, tam są duchowe metody stosowane. Prawda? Tak. To jest na pierwszy rzut oka ciężko rozróżnić, ale nie wiem, czy wiecie, ale na przykład czary w Stanach Zjednoczonych to jest oficjalnie zarejestrowana religia. Okay. To jest normalnie tak jak kościół zielonoświątkowy, rzymskokatolicki, są czary i są wyznawcy czarów, mm-hmm, prawda? I to ma wymiar duchowy, tak, również, prawda? I one są jakby ewidentnie bałwochwalcze, bo to jest zastąpienie metodyki Bożej jakąś metodyką. I częstokroć duchową, prawda? Ale inną niż Boża. Czyli to jest osiąganie celów inną drogą niż drogą Bożą. Tak. I czary się na przykład fajnie tłumaczą, bo one mówią, w cudzysłowie tak mówię kolokwialnie, one mówią, że ważny jest cel. Prawda? Że one osiągają jakieś cele. Tak. A to jest nieprawda. Moralność. To dokładnie, a to nie jest, a to jest nieprawda, bo bardzo ważne jest dojście do tego celu. Tak, jakby, prawda? To wszystko jest albo Boże, albo nieboże. I można pewne cele próbować osiągać, tak, ale jeśli to się nie osiąga Bożymi metodami, no to mamy do czynienia z bałwochwalstwem, czyli działaniem anty w ogóle Bożym. Także. Tak. Dlatego można być zaangażowanym w religię i można być zaangażowanym w tą właśnie religię na własnych warunkach, prawda? I można być liderem jakiejkolwiek służby czy wielkiego kościoła również na własnych warunkach. Chodzi o to, że to zależy, tak jak ty na przykład nauczasz, Artur, że to też zależy od własnych motywacji wewnętrznych, od własnego serca. Dlatego, że można zbudować służbę na podstawie na przykład pragnienia sukcesu. Można. Można zbudować albo... Właśnie dlatego na przykład, tak jak wspomniałeś, że jest parcie również na takie finansowanie różnych służb. Można. Ja pamiętam, taki duży usługujący z Ameryki opowiadał właśnie o tym, że na przykład miał najwięcej takich przykładów, jakichś tam, powiedzmy, nazwijmy to porażek religijnych, bo ten usługujący działa w Duchu Świętym, ma dużą służbę uzdrowień. I opowiadał, że taką najgorszą, powiedzmy, porażką jego to było to, że właśnie kiedy ktoś współpracuje z nim, a potem nagle ta osoba odchodzi i zaczynają się telefony do wszystkich finansjerów, tak, znanych finansjerów, bo zaczyna się walka o tych finansjerów, tak, tak, że właśnie kto przejmie tych finansjerów, kto pozyska ich na przykład przychylność, tak, tak, no to wtedy ta osoba będzie miała... No, metody są różne. Tak, tak, będzie miała to wsparcie, będzie mogła po prostu swoją służbę zbudować, tak, na tym finansowaniu. Więc chodzi o to, że właśnie bardzo dużo można osiągnąć bez Boga. Ma się finansjerów, oczywiście, ma się poparcie na przykład liderów religijnych, ma się, powiedzmy, pozycję czy jakiś status, czy jest się jakimś, nie wiem, właśnie liderem jakiejś, czy federacji, czy jakiegoś zgrupowania, jest się w sumie miłym, dobrym, porządnym człowiekiem, ale szczerze mówiąc, do tego Boga nie zawsze, niekoniecznie potrzeba. Tak. A propos jeszcze na przykład takich ludzi z jakimiś tam dużymi pokładami pieniędzy, my też w naszej służbie otarliśmy się o taki cały zespół ludzi, biznesmenów, prawda, którzy, jak z nimi rozmawialiśmy, no to generalnie mocno byli poranieni w ogóle w tej materii, nie? W materii właśnie wyłudzania od nich pieniędzy. Chyba każdy z nich. To tak, ale to wiecie, jakby podstawą tego zawsze było to, że wasze pieniądze będą szły na Boże cele. Na Boże cele, na Boże dążenia w ogóle i tak dalej. Na początku wszystko było fajne, wszystko było piękne. Miało to iść na ewangelizację, na jakieś tam projekty, na sierocińce, na różne rzeczy. A potem generalnie się okazywało, że no właśnie, jednak, powiedzmy, liderzy i przywódcy Kościoła zaczęli się
oni, że pastor Sebastian, że tak powiem, budować z tych pieniędzy i tak dalej, nie? Raptem pastor sobie trzepnął jakąś tam furę, raptem pastor sobie zbudował dom, raptem pastor w ogóle wyjeżdża na jakieś tam zagraniczne wakacje i tak dalej. Masa jest takich ludzi, która tak została wykorzystana. Oni potem, jak my na przykład my się z nimi spotykaliśmy, byli w miejscu naprawdę takiego, słuchajcie, zgorzknienia w ogóle, obolałych w ogóle serc. Trudno potem jest, powiedzmy, zaciągnąć takich ludzi do współpracy realnej. Na przykład realnej. Ale słuchaj, my ci teraz naprawdę przekładamy w ogóle przed tobą w ogóle realnie, że w ogóle powiedzmy stań się finansjerem na przykład naszej służby, nie? Często to jest nierealne i niemożliwe, dopóki serce człowieka na przykład nie zostanie uzdrowione, ponieważ masa tych ludzi jest poranionych. No. Bo to czary ich poraniły. Tak. To właśnie poraniły ich między innymi czary. Natomiast ja chciałem tutaj jeszcze taką rzecz pociągnąć, ten temat właśnie, jak, co powoduje, że wielu przywódców chrześcijańskich, mhm, oni jakby sięgają po tą metodykę czarów. Zresztą ja nawet nie wiem czasami, tak, czy oni to tak nazywają, bo znaczy to jest dla mnie nieważne. Generalnie człowiek jest naturalnie stworzeniem stadnym i generalnie my chcemy przynależeć. Tak, przynależeć. A im człowiek jest bardziej chory, tak to nazwę, czyli niesamodzielny myślowo, tym bardziej ma taką potrzebę tworzenia środowiska, które będzie środowiskiem wsparcia. Mhm. I ja zauważyłem, że powstają całe denominacje, tak, idące tym trybem. Bo tam o co chodzi? Tam się jest kimś. Tak. Tam się jest biskupem, tam się jest prezbiterem, tam się jest apostołem. Tak. Jakby w tym środowisku, to jest środowisko, w tym jestem, bo tak, człowiek ma ogromną potrzebę być. W sensie kimś. W życiu byłeś nikim, a teraz jesteś apostołem. A teraz jesteś apostołem, teraz jesteś prezbiterem, teraz jesteś, wiecie, tych nazw jest masa i teraz masz co? Słuchają cię ludzie, prawda? Ja na przykład, my teraz byliśmy, ja się nie mogę, przepraszam, powstrzymać, ale my byliśmy teraz na konferencji takiej niedawno, tutaj organizowanej przez jeden z takich federacji. Generałów. Przyjechał. Generał taki przyjechał i duchowy. I teraz jak ja się patrzyłem na to i ja znam różnych z tych ludzi, może nie wszystkich osobiście, ale generalnie znam ich. I ja widzę zatrważającą historię w życiu tych ludzi, że ci ludzie jakby nie realizują projektu stricte Bożego, okay, tylko tam jest realizowane masa różnych projektów osobistych. Okay. Masa różnych osobistych projektów. I to jest wszystko, jak to jest robione, za pomocą właśnie czarów. Ja to, słuchajcie, ja lubię światła, ja u nas też sobie w kościele zrobimy fajne światła, kurczę, to nie o to w końcu chodzi. No, pasek na razie mamy pasek LEDowy z mrówki. No, ale ja to wszystko rozumiem, ja też lubię estetykę, wszystkie. Natomiast to jest fajnie, okej, okay, lepiej się to nagrywa, w porządku, ale przecież ustawienie świateł, to było niesamowite, że tam jest taki, wiecie, że są takie urządzenia, tak, które ustawiają światła różnego rodzaju, między innymi też parastroboskopowe, mhm, które są podłączone pod system nagłośnienia. Okay. I działa to w ten sposób, to jest tak konfigurowane, tak, przez komputer, że jak na przykład kaznodzieja mówi o jakimś temacie, który jest tematem, na którym trzeba bardziej się skupić, tak, to te jego akcentowanie, mhm, to jak on mówi, system komputerowy przetwarza w ten sposób, że mamy do tego określone światła. Tak. Te światła, kiedy na przykład jest mowa o skupieniu, to światło przygasa w tym celu, ono delikatnie przygasa, a potem nawet kiedy jest mowa o ogniu, to ona rozpala się. Okay. I o co tu chodzi? O co tu chodzi? Ludzie być może nie zdają sobie sprawy, że to są systemy wpływania pozaduchowego. Tak. Czy źle jest mieć to wszystko? Dobrze, to nie w tym sprawa. Tak. Tylko to wszystko ma służyć nam, prawda, w celu zrealizowania jakiegoś Bożego projektu. Okej. Okay.
a nie zrealizowania projektu, prawda, który jest w jakiejś formie egocentryczny niestety, bo nawet chęć przynależenia do pewnej grupy i bycia tam kimś to jest egocentryzm. Prawda? Deficyt. To jest jakiś deficyt, tak. To jest jakiś problem. Czy też na przykład przekonania właśnie tutaj parażydowskie, bo to akurat jest takie ugrupowanie, które ma tak silne przekonania parażydowskie, że no, ja nawet nie umiem tego określić, skąd to się wzięło u tych ludzi, ale moim zdaniem z lęków. Tak jest moje osobiste zdanie, że takie parcie silne na to, żeby Żydów tutaj przedstawić jako pewnego rodzaju taki szczyt tego duchowego układu, no to wychodzi się z lęków jakichś tam dziwacznych, nie? No, ale to moje subiektywna ocena. Natomiast jakby robienie wszystkiego, żeby przeforsować to, no to są czary. Bo tym się infekuje ludzi. Tak. Potem ludzie sobie myślą tak, aha, to jeśli ja nie będę się modlił codziennie za Izrael, to ja nie zadowolę Boga. Ja muszę to robić codziennie. Ja muszę się w tą stronę ukierunkować. Ja, wiecie o co chodzi? Ja muszę pojechać dwa razy do roku do Izraela, kurczę, na święto namiotów i tak dalej, bo inaczej to ja będę gorszym gatunkiem chrześcijanina, bo tu nikt nie zaprzecza łasce, bo tu w tych ruchach naszych charyzmatycznych to nikt nie powie, że tam, nie wiem, Bóg cię nie będzie lubił, prawda? Ale we wnętrzu człowieka powstaje taki dziwny obraz, że będę gorszym gatunkiem. Tak, chodzi o to, że w to miejsce nagle wchodzą nasze uczynki. No właśnie, jakieś. To my zrobimy kupę rzeczy, że ten Bóg nas już nie może odrzucić na podstawie naszych uczynków. Tak, my tak tego Boga zasypiemy, prawda? I to jest wynik właśnie czarodziejskiego wpływu na człowieka. I takich ludzi, co łatwo jest trzymać później. Zobaczcie. Tak, bo później człowiek się boi, ktoś zachorował i czy coś nie zrobiłem, nam zdrowasiek nie mówiłem, tak? Na przykład. Czy, nie wiem, właśnie za Izrael się 3 razy dziennie nie modliłem. Na przykład. I teraz się szuka. Na przykład. I, bo zobaczcie, my robimy wszystko, żeby wyzwalać człowieka do stanu pełnej samoświadomości. Ja naprawdę chcę, Bóg mi świadkiem, żeby ludzie, którzy mnie otaczają, byli samodzielni myślowo. Tak, amen. Ja nie chcę, żeby ludzie patrzyli. Ja wiem, że ludzie mnie kochają i będą mnie doceniać i ja wiem, że jestem dla ludzi mentorem, duchowym ojcem. Ja to wszystko rozumiem, ja się z tego cieszę, jestem z tego dumny. Taka jest prawda. Ale ja nie chcę, żeby ci ludzie, oni byli zaburzeni do tego stopnia, abym ja ich trzymał w swoich rękach jakąś formą czarów. Ja muszę właśnie dodać tutaj, Artur, że faktycznie ja się tak zastanawiałam, bo ty kiedyś powiedziałeś coś takiego, że ty jesteś nakierunkowany na to, żeby było wielu usługujących, a nie, że ty jeden jesteś tutaj wielce usługującym na przykład. Rozumiesz, że i faktycznie to jest bardzo szczególne w naszym kościele, że przeciętna osoba w naszym kościele jest bardzo silnie zbudowana duchowo na podstawie Bożych prawideł. A przeciętna osoba w takim, no po prostu w jakimkolwiek kościele, no niestety jest bardzo skierowana na tego wielce namaszczonego jakiegoś lidera. Dokładnie. I czeka, aż ten lider kiedyś tam coś powie, położy ręce, coś tam zrobi, uzdrowi ją, czy coś takiego. Dokładnie. I ja muszę powiedzieć, że faktycznie ja jestem takim dzieckiem, owocem twojego nauczania, czy właśnie takiego czegoś, co... że takiego powera teraz mam, czyli taką moc do własnego życia teraz mam, której kiedykolwiek przedtem nie miałam, jako nawrócona osoba. I uważam, że właśnie brak jest tej wolności i tej mocy w życiu chrześcijan, którzy są po prostu w tych kościołach i faktycznie tam jest obsługa religijna, jest więcej, wielce usługujący ktoś. Ja nie kwestionuję, że mogą być namaszczeni ludzie oczywiście, w kościołach. Absolutnie. Tylko, że właśnie brakuje tych zwykłych usługujących, którzy robią niezwykłe Boże rzeczy. No ale przecież tutaj słyszeliśmy wyraźnie, bo byliśmy, jak jest nas tutaj trójka, to byliśmy we troje tam, że tam nie padło na przykład na tej konferencji ani jedno sformułowanie budujące jednostkę. Tak. Prawda? Tam były przytoczone przykłady wielkich usługujących, wielkich dzieł. Tak. A ja się pytam, ale gdzie są masy ludzi? U nas, ja powiem tak, u nas w kościele, u nas w zespole, każdy człowiek jest przeze mnie prowadzony do tego, żeby miał odrębną służbę. Tak. Ja naprawdę z całego serca każdemu życzę, żeby miał swoją służbę i żeby on zdobywał sukcesy.
I to jest moim zdaniem również coś takiego, że ludzie są tak zbudowani w to, żeby niezależnie myśleli, że oni mogą nawet odpłynąć w swoich własnych koncepcjach. Ja się sam z tym zderzam. Ja się zderzam z tym, tak, że u nas wielokrotnie ludzie więcej wiedzą niż robią. Tak. I wielokrotnie my mamy tego rodzaju sprzątanie, tylko że to jest okej. Ja mówię tak, ja wolę takie rzeczy sprzątać. Tak. Ja wolę sprzątać takie rzeczy, niż ja bym miał mieć ludzi, których ja bym zaczarował, tak, zmanipulował i oni by mnie nosili na złotym tronie i czekali, aż ja ich dotknę moją ręką. To ja wolę takie sprzątanie robić. Tak. To ja wolę załadować ludzi materiałem Bożym, tak, i potem sprzątać tą ich, że tak powiem, arogancję, tak to nazwę. To ja to wolę robić naprawdę, ale nie czarować ludzi. Nie czarować. Ja naprawdę to sformułowanie, że żeby zabić czarownika, kiedyś w ogóle zrozumiałem bardzo głęboko na modlitwie jednej. Bo dlaczego ja to w ogóle mówię? Mm-hmm. Bo ja byłem czarownikiem. Okay. Ja nie mówię. A ja byłam ofiarą. Ofiarą czarownika. No i teraz ja tego nie mówię dlatego, bo ja się gdzieś... Ja byłem czarownikiem. Ja mam świetnie opanowane metody manipulacji, dlatego ja widzę, jak jest manipulowanie, jak są ludzie manipulowani. Bo tak, ja to umiem robić. Czemu też tak naprawdę... Często kontrowersyjne rzeczy, które mówimy, nie, wypływają też z naszego doświadczenia. Ponieważ Artur był czarownikiem, a ja byłam ofiarą w ogóle jego czarów, więc my znamy tego ducha. Ten duch jest nam bardzo dobrze znany i prawda jest w ogóle taka, że czym ludzie w kościele głupsi, tym łatwiej nimi jest manipulować. Tak. Więc nie każdemu właśnie przywódcy zależy na tym, żeby jednostka się rozwijała, ponieważ kiedy jednostka będzie się rozwijała, no to generalnie ona nie będzie już taka zależna ode mnie. Tak. będzie łatwo osobą w ogóle do manipulacji i tak dalej. Choć nikt tak naprawdę tak tego nie nazwie, bo wszystko powie, generalnie będzie pod tą przykrywką duchowości, pobożności, w ogóle wielkiego w ogóle przebudzenia i tak dalej. A prawda jest tak naprawdę taka, że to chodzi w ogóle o system w ogóle czarów i manipulacji, nie? My tego ducha w ogóle bardzo dobrze znamy. Między innymi też te rzeczy, które mówimy, one wypływają w ogóle z naszego doświadczenia. Tak. Czemu też taka nienawiść często w takim kierunku idzie w stosunku do rzeczy, które mówimy? Ponieważ no niestety obnażamy różnego rodzaju niefajne rzeczy w kościołach, tak? Ja na modlitwie kiedyś naprawdę zrozumiałem, że jeżeli się czaruje, to się przywołuje śmierć do siebie i do osoby czarowanej. Okay. Ja po prostu, ja to dawno temu zrozumiałem, ja uświadomiłem sobie, bo ja płakałem przed Bogiem, mówię, Boże, do ilu żyć ludzi ja zaaplikowałem śmierć i ile śmierci ja przyjąłem do swojego życia. Ja naprawdę to przeżyłem. Zobaczyłem, że to tak jest, że jak Bóg powiedział, nie zostawisz czarownika przy życiu, to jest związane z tym, że nad każdym czarownikiem na ziemi jest wypowiedziana klątwa Jahwe. Kurczę! To w ogóle jest klątwa wypowiedziana. Tak jak kiedyś nad Jerychem została wypowiedziana klątwa. Rozumiecie? Okay. Tak do tej pory tak jest na Jerychu. No. Po prostu. I było powiedziane tylko te źródła, tam jakie Elizeusz chyba, czy tam Elizeusz uzdrowił te źródła, już nie pamiętam, to dzisiaj na tym miejscu źródła jest wytwórnia wody mineralnej. To jest najlepsze. Okay. No tam te źródło bije tysiące lat i woda mineralna, a reszta masakra. Czemu? Bo klątwa Boga jest na tym. A ja bym chciała jeszcze poruszyć taki jeden temat, bo zależy też mi, żeby tutaj podawać jak najwięcej takich realnych przykładów. Tak. Z życia w ogóle takiego kościelnego, aby jak najwięcej ludzi zaczęło włączać w ogóle myślenie, jak najwięcej ludzi, żeby w ogóle zrozumiało w ogóle temat czarów i manipulacji. Często jest też na przykład coś takiego, że jest w kościele powiedzmy inteligentny człowiek, prawda? Radził sobie w świecie, przyszedł w ogóle do kościoła, jest powiedzmy jakiś tam przywódca i lider i on w rozmowie z tym człowiekiem mówi, ty, ja jestem głupi. Ja w ogóle, ja mam w ogóle czarną dziurę w ogóle w głowie. Normalnie, dopóki w ogóle nie stanę naprzeciwko tego człowieka, to w ogóle jestem w stanie rozmawiać. W ogóle mam argumenty, fajnie argumentuję, w ogóle jestem inteligentny, w ogóle no, nie jest nic ze mną nic nienormalnego. W ogóle w kontakcie w ogóle z tym człowiekiem ja głupieję. Dominacja następuje. Tak. Bo dominacja
Bo jakbyśmy sobie, bo wiem, że pociągniemy później jeszcze takie te tematy w Tak. następnym tym, to ja też bo pokazuję takie różne rzeczy, jakby czym są, jak czary w praktyce działają, bo często coś, co jest robione, w ogóle nikt tego nie czyta jako czary. Na przykład dominacja to czary. Kiedy dominujemy kogoś na takich zasadach, że nie to, że tam koniecznie od razu tam na niego nakrzyczę, czy coś tam zrobię, bo można być mega Ale wszelka forma przekonywania człowieka tak, w ogóle do twojej prawdy. Przekonywania, która nie jest oparta na argumentach bożych. To jest dominacja. Okay. Bo teraz można człowieka zdominować niebożymi faktami. I teraz człowiek na przykład, który nie posiada możliwości, nie wiem, po prostu, no nie wiem, nawet wiedzy jakiejś, prawda? Mm-hmm. To jest rzeczywiście w stanie to przyjąć. Na przykład spotkałem wielu ludzi, kiedyś mieliśmy do czynienia z kobietą taką, która była, pracowała w biurze prawniczym i ona się nawróciła, była u nas w kościele, ja u niej zdiagnozowałem czary i ona od nas odeszła i poszła do innego kościoła. I w tym kościele też rozpoczęła swoją działalność czarnoksięską. Ja z tym pastorem potem rozmawiałem, mówię do niego, posłuchaj, ona czaruje, on mówi, ja mówię, a on do mnie mówi, nie, ona nie czaruje, ona jest błogosławieństwem pańskim. Ja mówię, ale i wtedy też powiedział, że to jest cecha nieprzemienionego charakteru. Tak, powiedział, to jest cecha nieprzemienionego charakteru. Ja mówię, stary, to są czary. Ale, ponieważ ona stosowała metodykę ze świata i bardzo, w cudzysłowie, błogosławiła tego pastora, prawda? To on jakby był pod wpływem tego od A do Z. Bo ona realnie przynosiła rozwój. Ona no, nie oszukujmy się, ona przynosiła rozwój. Ona przynosiła rozwój. Otwierała tylko, drzwi. Tylko o dziwo, za pewien czas ona zadziałała w taki sposób, że rozpieprzyła kawał kościoła mu. I kupa ludzi odeszła od niego. Okay. I to, i rozumiecie, jakby trwało to długo. Oczywiście nigdy ten pastor nie powiedział do mnie, Artur, okej, okay, no miałeś rację, prawda? Nie. Jakby nie, nigdy już o tym nie rozmawialiśmy. Ale to była dominacja z jej strony, dominowała. Dominowała, taka, wydawałoby się, że to nie, to jest wszystko okej, okay, nie. Także mówię, tych metod jest masa. Stąd Bóg powiedział, czarownika nie przy życiu nie zachowasz, bo jego nie można zresocjalizować. Człowiek, który czaruje, musi pokutować po prostu z czarów i powiedzieć, Duchu Święty, pomóż mi wyjść, tak jak ja powiedziałem. Tak. Ja powiedziałem, Boże, jestem czarownikiem, pomóż mi nie być czarownikiem, bo ja za cholerę nie wiem, jak nie być. A teraz ja mam do Ciebie takie pytanie, bo dobrze by było, żebyś na to pytanie też odpowiedział, ponieważ powiedziałeś o sobie, że byłeś czarownikiem w świecie. Tak. I w jednym z tutaj z filmów powiedziałeś coś takiego, że miałeś taką umiejętność, że brałeś w świecie osobę nieznaczącą, tak zwanego brzydkiego łabądka, prawda? I byłeś w stanie przekonać go do tego, że jest cudownym ptakiem. Jak uporałeś się z tym, chodząc z Bogiem? Bo generalnie dzisiaj też bierzesz ludzi, którzy, można powiedzieć, są na dnie i robisz z nich apostołów, ewangelistów, Amen. Proroków i tak dalej. Jak, powiedz, co byś musiałem o tym powiedział? Uwierzyć, ja musiałem uwierzyć w to, że intencja, którą miałem wtedy, a którą mam teraz, są dwie różne intencje. Bo gdzie bo czary zachodzą? W intencji i w realizacji w ogóle siebie. Oczywiście, nie? Bo czary zachodzą w intencji. Tak. Bo metodyka, jakby taka podrzędna w czarach, to jest wielokrotnie taka sama, jak na przykład w podnoszeniu człowieka, w stawianiu człowieka na piedestale, w uzdrawianiu człowieka i tak dalej, i tak dalej. Tak. W mówieniu... Wszędzie można powiedzieć, że jest jakaś manipulacja, ale nie? Tak, u fryzjera, u bankiera. Dokładnie. Dzisiaj, kiedy spotykam się z człowiekiem, to ja na przykład mówię do niego rzeczy na wyrost. Ale co ja robię dzisiaj? Wiem, że tak się mówi, bo ja widzę jego dalej niż on sam siebie. Tak. Często ja na przykład jako duszpasterz widzę, że człowiek może osiągnąć pewne rzeczy, więc co ja muszę? Ja muszę z nim zbudować wiarę. I teraz ja do niego mówię tak, jakim on będzie w przyszłości. A więc co ja robię? Modeluję tego człowieka, ale jaka mi intencja przyświeca dzisiaj? Nie żeby na tym człowieku zarobić, nie żeby na tym człowieku coś ugrać, tylko żeby stworzyć Boże narzędzie do szerzenia Królestwa.
Czyli ja musiałem zrozumieć, że tu nie chodzi o metody działania, tu chodzi o intencję, która temu towarzyszy. To jest bardzo istotna sprawa. Pierwsza podstawowa sprawa. Mm-hmm, intencja. Mm-hmm. Ponieważ metoda działania jest taka sama. Tak. Taka sama. Taka, no, sama, jest taka sama metoda taka działania. Sama, taka sama metoda. Po prostu. I w Biblii to jest fajnie pokazane, że z jednej strony jest napisane, żeby jeść miód. Tak. Prawda? Czyli żeby na przykład, w cudzysłowie, to jest słodzić drugiemu człowiekowi, a dalej jest napisane, nie jedz za dużo miodu. Tak. Prawda? Czyli zobacz, dlaczego ty ten miód jesz, prawda? Zobacz też powód tego jedzenia miodu, nie? Więc to jest... Czary się bazują na bardzo subtelnym gruncie. Na gruncie serca. No właśnie, bo jeszcze chciałam zahaczyć z powrotem o ten temat tych świateł, bo akurat mam troszeczkę doświadczenia, znaczy w sensie, że moja taka jedna przyjaciółka kiedyś ze świata robiła właśnie pracę magisterską kiedyś na temat właśnie wpływu świateł i dźwięku w miejscach hazardu. Na przykład w Australii to były takie, to nie jest tak jak tutaj w Polsce, że jest jakieś takie, wiesz, taka prywatna, jakiś lokal, gdzie okay. tam są, ale nawet tutaj te automaty, one mają szczególny dźwięk i mają szczególne światła, które emanują. I to jest w ogóle poparte bardzo głębokim badaniami. I chodzi o to, że światła na przykład w kasynach są specjalnie ustawione tak, że ludzie wpadają w taki trans hipnotyczny, że mogą po prostu, że czas, że tracą perspektywę czasu, że wpadają właśnie w taki a la trans. I to jest udowodnione. I to jest poparte różnymi badaniami naukowymi. I dlaczego jeszcze chciałam do tego wrócić? Dlatego, że mam wrażenie, że we współczesnym chrześcijaństwie jest taka pogoń za pewnego rodzaju doznaniami, mhm. za pewnego rodzaju ekstazą, że właśnie typu, że właśnie się leci za tym czymś, gdzie jest jakieś dużo bardziej intensywniejsze doznanie. Mhm. I gdzieś my zanurzeni właśnie w takiej atmosferze właśnie intensywności, również to wpłynie na nasze emocje. Niekoniecznie to jest sprawa tylko ducha, ale to może być sprawa właśnie czegoś takiego, że nasz umysł zareaguje w pewien sposób na takie bodźce. Jak już teraz właśnie, tak jak wspomniałam, że światła mogą kreować i tworzyć pewnego rodzaju hipnotyczną reakcję. Właśnie w tych odbiorcach. I do czego zmierzam? Że właśnie ja słyszałam takie antyświadectwo, że kobieta, która jest teraz tak zwaną w Ameryce, jest taka znana, kobieta, która się obnosi z taką, że taką nazwę sobie przyswoiła, że ona jest chrześcijańską czarownicą. Mhm. Tak? I kiedyś jej się pytano, dlaczego? I ona powiedziała, no bo była w religii, była wychowana w tej chrześcijańskiej religii, tam się nic nie działo, tam było nudno i ona chciała jakichś duchowych doświadczeń, duchowych doznań. Mhm. I to jest taka jedna strona medalu. A druga strona medalu, że we współczesnym chrześcijaństwie mamy pogoń za tymi właśnie, że ludzie latają od konferencji do konferencji, żeby ktoś mnie tam dotknął, żebym coś przeżył szczególnego. I na tym gruncie może zadziałać coś innego niż Boży Duch. Ale oczywiście, że tak. Przecież wystarczy, że zobaczcie, na tej konferencji, na której byliśmy, był niesamowity nacisk na to, jak my jesteśmy w stanie, inaczej, jakie to rzeczy szykuje dla nas Bóg. Tak. I teraz mamy, rzecz się dzieje w Polsce. Mhm. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale ja zauważyłem w 90 paru procentach przypadków, że jak przyjeżdża usługujący, no nie, to mówi tak. Jest mi niezmiernie miło z wami być. Jesteście szczególnym narodem. Okej. Bóg przez ten naród chce się uwielbić. Kurczę, ja to słyszałem w różnych miejscach. Tak. Ja to słyszałem na spotkaniach w Stanach, w Ukrainie, tak. w Rosji, w Polsce. Okej. I teraz jak my będziemy filozofować, no to my powiemy sobie takie coś. No to jest prawda. Wszyscy jesteśmy szczególni dla Boga. Każdy naród jest szczególny, prawda? Tak. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ten kaznodzieja, czy on to wie, czy nie wie, bo ja nie wiem, czy on to wie. Jak on nie wie, to on jest po prostu
nie wiem, niewyedukowany duchowo. A jak on wie, to on jest zwykłym czarownikiem, czy tam manipulantem. I on nakręca tych ludzi. Bo teraz siedzi sobie przeciętny, wierzący Kowalski i on mówi tak, aha, jestem częścią narodu wybranego. Aha, będzie tutaj działał Bóg. Aha, ja jestem w centrum przebudzenia. Aha, o co chodzi? On nic nie będzie robił dalej. On nie położy swojego życia, bo on nie usłyszał o tym. On ma zakodowane przede wszystkim, że jest z narodu wybranego. Zobaczcie, Żydzi sobie to zakodowali. Tak. A potem się zdziwili, że im zniknął naród, tak? Na prawie 2000 lat. Okay. A oni chodzili i mówili, jesteśmy narodem wybranym, tak powiedział Bóg. Tylko nie, Bóg nie powiedział tego do końca. Bóg powiedział, będziecie moją szczególną własnością, jeśli będziecie przestrzegać praw moich. Tak powiedział Bóg. Okay. Bóg nie powiedział do Izraela, dlatego, że jesteś Izraelitą, jesteś szczególny. Przecież Paweł to burzy. Paweł mówi, obrzezaniem nie jest obrzezanie napletka. Obrzezaniem jest obrzezanie serca. Okay. Żydem jest się tu, a nie tu. Okay. No i to jest w ogóle Paweł Żyd. Tak? Rozwala ten system. Więc, ale teraz co? Przyjeżdża kaznodzieja wysokiego rzędu i ładuje nam informację. Jesteście narodem wybranym. Ja nie wątpię. Ja nie wątpię, że jesteśmy narodem wybranym. Tylko ja się pytam, co to jest i po co to jest. Tak. Jaki to ma sens? Dlaczego nie zajmiemy się pragmatycznym tematem? Tak. Czemu nie zajmiemy się udrożnieniem ludzi do służby? Tak. Czemu nie zajmiemy się uświadomieniem ludzi w sferze duchowej i w sferze w ogóle fizycznej. Jak mają żyć, żeby w ogóle być realnymi w ogóle kulami Boga, tak? Tak. Czemu tego nie zrobimy, tylko mówimy, jesteście narodem wybranym, Bóg już za rogiem jest. Tak, i teraz poruszyłeś taki bardzo ważny temat, ponieważ ja nie wiem, czy mamy to przewidziane jak gdyby w tym programie, natomiast czary i manipulacja w samej perspektywie proroczej, prawda? Bo to jest też bardzo taki ważny temat. Ja dzisiaj jadąc do kościoła nagrałam takie poselstwo. Między innymi w ogóle proroctwa są warunkowe. No tak. Proroctwa są w ogóle warunkowe. Wiele słów, które jest wypowiedzianych powiedzmy od Boga, nie jest natychmiastową gwarancją, ale zaproszeniem człowieka do współpracy z Bogiem. Tak. Powiedzmy, że jest wypowiedziane proroctwo, które jest że tak powiem, no nie wiem, wspaniałą rzeczą dla danej denominacji. Liderzy Kościoła wiedzą, w jakiej kondycji duchowej jest dany zbór. To jest zaproszenie do współpracy w ogóle z Bogiem, ponieważ jeśli jest proroctwo o wywyższeniu i tak dalej, a lider wspólnoty wie, w jakiej kondycji duchowej jest na przykład wspólnota, no to w jakim jak gdyby kierunku będziemy zmierzali? Tylko i wyłącznie zakasania rękawów. Amen. I w ogóle pracy w tym kierunku. I czemu o tym mówię? Ponieważ w tej perspektywie jest bardzo dużo nadwyrężeń, ponieważ prorocy nie precyzują warunków w ogóle wypełnienia się danego proroctwa. Będzie to, jeśli zrobisz tak, tak, tak i tak. Będziesz wielkim ewangelistą, jeśli będziesz blisko Pana, jeśli zbliżysz się do Boga, jeśli będziesz człowiekiem modlitwy, jeśli będziesz posłuszny, jeśli będziesz się stosował do tych i do tych prawideł. Jeśli ruszysz tyłek. Tak, tak. To, wiecie. Tak, no właśnie to miało być moje następne pytanie o czary w perspektywie proroczej. I chciałam się też zapytać, bo to może w dwie strony być, że z jednej strony prorok może coś mówić, na przykład do jakiejś osoby, ale też może próbować wpłynąć na przykład na pastora, powiedzieć uważaj, albo mogą być tacy pseudoprorocy, którzy latają i jakąś opinię po prostu robią, nie wiadomo po co, w sensie, że na przykład czarują swoją opinią, że wiesz, tam to działa, coś takiego, czy wie, że jakby chcą bardzo wpłynąć za kulisami, przez swoje pseudoproroctwa na opinię na przykład grupy ludzi. Ale jasne, że tak jest. W ogóle, słuchajcie, tego, coś wam powiem. Na przykład na tej konferencji pada taki tekst. Tak. Że byłam w kościele, w którym jest 20 tysięcy ludzi. Okay. Wiecie, co to jest za informacja? To jest informacja, która spowoduje zablokowanie ludzi w tym kraju. Nikt nie powie, że w Stanach Zjednoczonych, kiedyś taki jeden pastor mądry powiedział w Polsce,
kościołów, które mają takie ilości ludzi w Ameryce, jest kilka. Okej. Większość kościołów w Ameryce to są kościoły stuosobowe. Okej. I teraz taka informacja jest typową informacją manipulacyjną. Okej. I ona przynosi wiele zła. Tutaj jest efekt perspektywy proroczej. Perspektywy proroczej, która nie jest do końca, prawda, informacją budującą. Ona może chciała coś zrobić, tak, ale ona zrujnowała sytuację. Ona nie zrobiła tutaj i to się przekłada również na bardzo wiele różnych potem i takich pomniejszych relacji. Tak, bo to stwarza jakieś nierealistyczne oczekiwania, do których nikt w ogóle... Dokładnie. W miejscach, którzy są ludzie albo społeczności w ogóle są lata świetlne, oddzielone od jakiegoś tam proroctwa. Dokładnie, a mamy tu i teraz. Tak. I tu i teraz. Tutaj ten element, prawda, tak, pokazuje w jaki sposób właśnie w perspektywie proroczej, tak, w której osobiście uważam, jeśli chodzi o służbę w Królestwie, najwięcej można narobić manipulacji i zaczarowań, prawda? Rozpoczynamy w ogóle temat. Ja myślę, że będziemy go kontynuować, tak jak powiedziałaś, tak, za dwa w kolejnych tygodnie. Odcinkach, tak, w kolejnych, tak, odcinkach. Natomiast to jest coś, co jest, co ma ogromny rozmiar. Tak. Zarówno na poziomie proroków lokalnych, jak i proroków, którzy mają ten wymiar, powiedzmy, dużo, dużo większy, międzynarodowy czy jakiś. Dobra, tak, teraz ja mam takie pytanie już na sam koniec tego odcinka. Jak rozpoznać czary? Czy jak rozpoznać, że jesteśmy czarowani? Jak to rozpoznać? Przede wszystkim trzeba chodzić w samodzielnym rozeznaniu prawdy. To jest taka pierwsza podstawowa, że każdy wierzący człowiek ma obowiązek być wyćwiczonym przede wszystkim w samoobronie. Chrześcijanin to przede wszystkim w samoobronie się musi wyćwiczyć. Okay. Prawda? Żeby stał się człowiekiem ataku, to musi być najpierw człowiekiem obrony. Prawda? Dlatego jest napisane, żeby każdy z was umiał obronić własną wiarę. Okay. Prawda? I teraz człowiek, który chodzi w prawdzie, jest przesycony prawdami Bożymi, zna obietnice Boże, zna zasady, które funkcjonują w Bożym sercu i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek będzie o wiele mniej jakby, o wiele mniejszym łupem może się stać dla czarowników. Po drugie, stan duszy człowieka jest mega ważny. Im jesteśmy bardziej zdrowi, czyli pozbawieni odrzucenia, poniżenia i tak dalej, tym jesteśmy mniejszym łupem. Jak rozpoznawać to? Przede wszystkim czary zaczynają ingerować w nas wbrew naszej woli w Duchu Świętym. I to jest o tyle trudne dla tych, którzy właśnie nie mają gruntu prawdy i mają różne zaburzenia. To jest trudna sprawa dla nich. Tak. Bo ja na przykład, kiedy chodzę w prawdzie Bożej i nie posiadam zaburzeń, to ja w ogóle słyszę, widzę, czuję, że tak powiem, całym sobą, kiedy ktoś próbuje mnie zmanipulować. Ktoś próbuje coś na mnie wymusić, wymóc. Prawda? Bo to jest bardzo wiele czynników, którymi ten człowiek mnie w tym momencie atakuje. Będziemy o tym mówić szerzej w następnych spotkaniach, ale pierwsza rzecz, najważniejsza moim zdaniem, to jest zbudowanie samego siebie na podstawie prawdy i uzdrowienie swojej duszy, bo tam daje bezpieczeństwo. Wtedy te władze poznawcze wyostrzają się nam. Czujemy czarownika, widzimy go, słyszymy go. Widzimy, jak on próbuje w nas włożyć rękę poza prawdami Bożymi. Ominąć gdzieś je. Bo jak one są w nas, to my czujemy, że on je chce ominąć. Prawda? Jakby przychodzi, jakby emocje, wrzucam emocje mi tutaj wrzuca jakieś, prawda? No tak, emocjonalnie raczej niż na podstawie jakiejś tam... I chcę, żebym ja zrobił coś takiego, co on mi, te jego emocje mi na przykład proponują. No, że się boisz i coś tam, jak tego nie zrobisz, to się ewidentnie boisz. Dokładnie. Ja takie coś słyszałam kiedyś, albo... Ale Agatka, też mówiłaś coś kiedyś do mnie na temat tego, że czarownik boi się konfrontacji, czy jakiegoś ujawnienia. Tak, tak. To jest jedna z takich chyba
czołowych w ogóle domen też jak gdyby czarów, nie? Że w ogóle duch czarów i manipulacji ucieka od konfrontacji. Tak. Wielokrotnie byliśmy w takiej sytuacji, że chcieliśmy powiedzmy ludziom, którzy nam zarzucali czary i manipulacje, którzy nam zarzucali to, że nimi czarujemy i manipulujemy, chcieliśmy się spotkać z tymi ludźmi, chcieliśmy rozmawiać, ale spotkajmy się jak ludzie, porozmawiajmy i tak dalej. Nie w ogóle, oni mają już tutaj swoje, że tak powiem, niepodważone w ogóle zdanie i tak dalej, nie chcą się tutaj z nami konfrontować. Czyli to jest taka jedna z. My jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby usłyszeć jakieś rzeczy na swój temat, tak? Czyli gotowi do obrony, powiedzmy, swojej wiary, swojego zdania i tak dalej. A ludzie, którzy rzekomo mówią, że my jesteśmy na przykład czarownikami, tak? Uciekają od tej konfrontacji. Taki kluczowy też. I tak jak też wspomniałaś do mnie kiedyś, że cała służba Kościoła Mocy jest oparta na jawności. Amen. I na tym, że można wszystkie nauczania, wszystkie happeningi. Bo ludzie często mówią, że my bierzemy przykład z Jezusa, ale kochani, Jezus nie dał nam przykładu założenia Kościoła. Pierwszą osobą, która dała nam przykład, jak się prowadzi w ogóle Kościół, to jest Święty Paweł. Amen. I Święty Paweł bardzo dużo nauczał na temat doktryny, ale też również, czyli drogi, ale też bardzo dużo mówił na temat w ogóle takiego prywatnego życia. Odnosił się do małżeństwa, do ubioru, do pracy, do stylu życia i tak dalej. Więc czemu my też publikujemy w ogóle wszystkie rzeczy z naszej służby, chwalebne i niechwalebne? No tak. Ponieważ jak gdyby konfrontujemy cały czas nawet i tych ludzi, którzy są z nami. Siebie i tych ludzi, którzy są z nami. I to jest totalnie inne niż wiele kościołów mówi, bo wiele kościołów mówi, a dlaczego właśnie tam coś, nie wiem, puściliście to że publicznie? Ktoś ukradł pieniądze i teraz prosi Kościół o przebaczenie na przykład. No dlaczego to puszczacie? A no bo w kościołach jest tendencja, żeby wszystko schować, żeby schować. Żeby to ukryć. To jest taka hipokryzja w sumie, właśnie, że się przychodzi z tą miną z powrotem do kościoła, wszystko jest spoko. A Kościół to jest życie i tutaj przecież my popełniamy różne też gafy i teraz okej, ja wiem, że nie wszystko trzeba ujawniać, bo tak nie jest, ale w ogóle, kiedy ludzie też widzą... Znaczy przede wszystkim pytamy człowieka, czy jesteś gotowy w ogóle przede wszystkim, nie robimy nic, co, że tak powiem, ale czary, łamie wolną wolę człowieka. A czary nigdy tego nie zrobią. Czary będą zawsze zakopywały, zawsze będą chciały, nie, my jesteśmy idealni, my jesteśmy tacy, my jesteśmy... To jest ta religijna maska. To jest ta religijna maska. My tacy jesteśmy właśnie, a tutaj nie, no w ogóle... I teraz o co chodzi? Kiedy woła się czary do konfrontacji, prawda, od razu na dzień dobry, no to powiem tak, od razu wielu czarowników się wycofa. Kochani, niesamowity temat i już sama się nie mogę doczekać następnego odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. No pa.